Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek South Park Kijek Prawdy. Zamknij pysk. Możemy tutaj chyba teraz do kanałów zejść z racji tego, że mamy teraz ten przekaźnik czy cokolwiek. O, dzieciak! Jest dzieciak! Cześć. Nie widziałeś, że się powitałem. Cześć. Co dam? Git? Okej. Okay. U mnie też. Matematyka królową nauk. Trzepałem dzisiaj ten przedmiot 3 godziny. Także myślę, że jest okej. Okay. To co? Fumer told me to pick that spot. Pretty good, huh? Znalazłem się, więc to miejsce jest beznadziejne. Ale spoko. Dobra, więc a możemy to jakoś to rozwalić? Przejść się? Nie, dobra. Więc tak, sonda kosmitów. Dawej! O, ty się razem ze mną teleportujesz, Fumfel! Ej! Naszywka Walkirii, 8 poziom. To mi się kurde nie podoba. Który ja mam poziom? Mam 6. Może być tutaj dosyć grubo, jeśli chodzi o jakiekolwiek akcje. Ale postaram się być twardy. Postaram się ogarnąć, nie? Nie damy się. Przynajmniej no, oby. To trzeba na pewno zestrzelić. Jak nie na pewno, to na pół pewno. Można otworzyć gotówka, bobek, nagroda, TV, coś tam. A, w ogóle mi żeście mówili, ktoś tam mówił, że Demon, a wiesz, że tam możesz tego dziadostwa wszelakiego, możesz to sprzedać? Możesz to sprzedać, musiałem się skupić. Możesz to sprzedać w pizjet i wtedy będziesz miał pieniądze. Tylko po co mnie pieniądze w tej chwili, ty, ja cię zapytam. No właśnie, nie są mi potrzebne póki co, więc wiecie. Usunięto przedmiot defibryla. Relator. Ten szczur będzie jakiś do kok... O kurna, to jest jakiś... O kurna. Ohyda, fuck. Patrzcie, ile mi zjechał. Wow! Po prostu kuźwa wow. Dobra. Na co one nie są odporne? Brak, a ten? Brak. Szczur mutant. Ale dosyć mocno trzepią, więc muszę na nie uważać. Myślę, że najprościej będzie po prostu... Dobra. No to koniec już? Armagedona żeś mi posadził, czy o co ci chodzi? Ja nie wiem, co on zrobił. Dobra. Jak on... On po prostu, kuźwa, wybuchł. Pieprznąłem go, on cały wybuchł. Ja nie wiem, co się dzieje. Gotówka, mikstura mocy, uzdrowienia, kłaczek futra. Ta mikstura mocy to tutaj zostanie, no trudno już. Niech tam będzie. Dobra, defibrylator, power generator. No i tyle, nie? Tu nie mogę nic zrobić, no to idziemy dalej. W takim układzie. Nie wiem, co mogę znaleźć w tych kanałach. Ja mówię... Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być po prostu zbyt wysokie jak na mój level, bo pierwszy przeciwnik już dosyć mocno dużo mi HP zjeżdżał, więc to może być troszeczkę przerażające w dalszej perspektywie, ale... Myszożaba. Chin Pokémon. Myślałem, że z tym się da pogadać albo coś. Co to? Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No! They were being watched by the babysitter! The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her! Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute! Don't you ever embarrass me from a stranger like this! You don't know where you can't go! Fuck you, now you can't kill your piece of shit! No, fuck you, I'll fuck you! Howdy-ho! Listen, I gotta get my wife some help! Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! You're a fucking train wreck!
Zaginione bobeczki. What the fuck is going on? O panie, o panie. O, czekaj, tutaj trzeba. Zbrzydzony jest ten szczur duży, więc to może podziałać. O kurde, są teraz dwa. No to może być delikatny problem w takim układzie, ale postaramy się, żeby to nie był problem. Tarcza, fuck! No nie chciałem do końca tego zrobić, bo to jest tylko ochrona. No ale jakiś to tam zawsze jest... No. Zawsze to jest jakiś buff, nie? Wow, one też po prostu wybuchły. Piękne, piękne. Dobra, jedziemy jeszcze raz z oddechem smoka. Podoba mi się ten tryb gry. Ej. Nie mogę na nich pierdnąć? Dzień! Kurna cieciu, dobra, zginął. On się jeszcze rusza, kurde, on... To wcale tak nie jest, że on nie żyje. Może dlatego, że jesteś łajnem, gównem? Nie no, nie jesteś gównem, nie będę cię wyzywał, ale ty... To nie żeby cię zranić. Nie jestem żadnym rasistą odnośnie klocków, ale... Ty śmierdzisz, bo tak ma być, taka jest natura rzeczy. Nie, to chyba nie jest to, co powinienem zrobić, ja powinienem iść na górę jednak. Dobra. Muszę się jeszcze dowiedzieć, gdzie ja mam dalej. Pewnie tutaj gdzieś jeszcze jakieś rzeczy będą. No ewidentnie muszę iść tutaj. Spróbujemy w tą stronę jakoś się skierować, może się uda. Tędy i to chyba otworzyć trzeba, znaczy... Ała, kurna, nie chciałem tego zrobić, za daleko żeś... Ale ja to całkowicie zakręciłem dzięki temu? Oby. Oby! Już! O, Amber! Ty też masz 25 znajomych, talent, git! Te gówna dosyć głośno krzyczą. O, ale piękny jest humor w tej grze, uwielbiam. Halo. O co tu chodzi, ej? Nie wiem, coś chyba zakręciłem, ale nie jestem pewien dokładnie co. Dobra, tu? Może to trzeba, tutaj coś? Gotówka, bobek, dobra, weź wszystko. Może... Co to jest? Radioaktywne jakieś te... W ogóle tu są jakieś radioaktywne dziadostwa. O nie, 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 nie! Chodź. Fuck. Za długo ładujesz pierda, stary. O kurna, nie. Dobra. A jeszcze szczur jest, nie zauważyłem go. Dobra. To było ciężko zablokować, weź wyjdź. Dobra, powoli. Co wy tutaj macie, chłopaki? Czy ja mogę któregoś tutaj tak ładnie, podatny na mróz? Brak, podatny na szok. Brzmi interesująco, ale on jest w drugiej linii, co jest troszeczkę przerąbane. Podatny na mróz, kurna, może by tego użyć po prostu. Mróz. Czy ja mogę jakoś... No nie mogę nic mrozem zaatakować. Dobra, próbujemy tego. Dobra, dostał na pysk, pijany żul. Teraz jeszcze tak, na pewno ty sobie ciapnij energii coś, żebyś mi nie zdechł tutaj przy okazji. Co ty masz w ogóle? Siła zdolności w dół. Zmniejsza siła twojej zdolności. Szkoda. Dobra, zdolności, młot. Nie, spróbujemy jeszcze raz tego. No tego pijanego żula, bo to jest najcięższy przeciwnik według mnie. Postaramy się teraz trafić w jakiś dobry ten. Jakiś dobry... Meszki mi latają. O! Nie... Wysysanie... W sumie? Oczekiwałem czegoś ciut innego, ale nie jest źle w sumie też. Dobra. Dobra, ten jeszcze. Masz.
myślałem, że znowu będzie chciała zaatakować. Dobra, teraz poszło lepiej, ale jest ciężko z nimi, poważnie. Dobra, oddech z... W sumie... Kurna, ale się nie opłaca zdolności. Sądo kosmitów ich po prostu pierdzielne. 198, co? Ile mu zadałem tym? A to był prosty atak. Ty, teraz by się przydało coś takiego obszarowego rzucić, ale nie mam. Dobra, niech będzie. Co mi bardziej zaszkodzi? Wściekły żur czy wściekły żur? Wściekły żul? Szczur, nie żukul. Co ja z tym żulem mam? Dobra, weź go. 179. Ha! Zginął. Dobra, teraz to nie poszło. No i dobra. O! Nie opłaca się zdolności używać. Chociaż ja mam zdolności w dół, to w sumie wiem dlaczego. Siedliska żuli 3 na 7. Spoko. To mamy 3 na 7 zrobiono. Jedno tam siedlisko więcej, więc to mi się podoba. Idziemy jak burza przez tą grę, poważnie. Okej. Okay. Przejdźmy sobie od razu szybko. Git. I teraz tak, tu chyba mogę jeszcze na dół zejść, jeśli mnie... Tak, możemy zejść. Emergency exit. Peruka wolnego ducha i nagroda TV. Super. A mamy coś przydatnego? Tu jest wyjście, ale ja bym jeszcze poczekaj. Tędy iść? Nie, nie będę na razie tędy szedł. Jeszcze sobie zobaczymy, co jest na górze, a później będziemy zwiedzać dół, bo mogę tutaj przejść, więc... Jest to na spokojnie. Dobra, dobra, dobra. Tu jest zamknięte, to można rozwalić, nie wiem po co. A, jest dźwignia. O, i dzięki temu jest... O, wyjście, zobacz. Ciekawie. Czyli mamy już trzy przejścia. Najpierw pójdziemy sobie na górę, zobaczymy, co tu jest. Może tu będzie to gówno, bo muszę je te gówno chyba w kanałach gdzieś znaleźć. No, nie gdzieś indziej, to było troszeczkę bez sensu. Halo. Mogę tak... O, fuck. Nie wiem, co tam siedzi. Boję się tego. Strzelaj do tego ryja. On fan. Co tam? Kurde, ale to tak trochę nie kontaktuje ten... Ten ziomek trochę nie kontaktuje, nie wiem, może... Tu coś? Może... Nie, on nic ode mnie nie chce, ty. Ale nie mogę tutaj nic zrobić. Musiałbym jakiś item może mieć, nie wiem. Nie mogę tego nawet dotknąć. Tej sterty. Nie wiem, po co to jest. W zasadzie pewnie mi wyjaśnicie w komentarzach, ale ja na tą chwilę to nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Więc po prostu to zostawię, tu jest jakiś dziki stwór. Nie wiem, być może jeszcze potrzeba mi coś zebrać, to jest bardzo możliwe w sumie. Dobra, jeszcze zejdziemy sobie tutaj na dół. Potrzebuję te gówna znaleźć, tylko gdzie te... Oj! Gówniok tam jest! Chciałem go pierdnąć, że może by obrzydzenie weszło, ale nie. Kurna, jeszcze szczury. Podatny na mróz. Brak. Brak. Podatny na szok. To mi się podoba. Dobra. Szokowe. Oj, prosto w ciebie pójdzie, stary. A, to będzie piękne. I like this stuff. Dobra, ten nie żyje, a ten to zaraz, o. Chciałem jeszcze raz, nie udało się. Daję radę. O matko, piękne to jest po prostu. I chyba siedlisko żuli przy okazji wziąłem, co? Dobra, jakąś butelkę zebrałem, to jest jakaś broń, fajnie. Tu możemy jeszcze tutaj, o, zniszczyć i wziąć sobie plecak przy okazji. Ale kurna, gdzie może być ostatni gówniok? To nie mam pojęcia. Tutaj mikstura siły. Próbujemy jeszcze, czekaj. Mam cię? Mam cię. O kurna, macie. Mogłeś mi się nie przylepiać do palca, dziadu. Po prostu miałem okno otwarte i mi naleciało tyle tak wszelkiego rodzaju plugastwa, że to jest koniec. Naprawdę. Tu coś le, dobra. Czyli chyba tędy muszę iść. Mam emergency exit, ale tam jest jakiś... Jakieś dziadostwo jest, które na mnie ryczy i nie wiem, co tu zrobić.
Ej, pomyślane. Kij odpadkowy, nagroda pan Twig. Spoko, ale jeszcze nie mam za bardzo możliwości, żeby ten kij w ogóle założyć. To dziadostwo. Może tu będzie ten gówniok ostatni. Gień. Oj, tak. Ja też. O, ty żulu. A nie, dwóch. A, kurna, jeszcze szczury. Już myślałem, już się cieszyłem, już się chciałem cieszyć. Nope. Poszedł. Tak sądziłem, że na hita zejdzie. I zszedł. Kolejne siedliska żuli? 5 na 7. Ła, w tych kanałach to sobie nabije tego. To mi się podoba. Stłuczone butelki, dobra. Dobra, tutaj nic nie było, czyli idziemy dalej. $150 mam. Z samego zbierania, ty. Grubo, naprawdę grubo. To jest drabina. Czekaj, nie to. Strzelaj, dobra, opuściłeś. Ale ja muszę tutaj wejść. Nie ma innej opcji, bo tu gówno jest. Dobra, znaczy odpadki, ale jak zwał, tak zwał. Tu jest, dobra. Naprawdę byłbym wdzięczny, gdyby... O! Czekaj, mamy tyle dróg wyboru, że ja się już pogubiłem, co tu robić. Szukanie bobka w szampie. Tam i tam można jeszcze pójść. No, kurna, nie chciałem tędy pójść. Trudno. Tu jest przejście. O! Znalazłem gównioki wszystkie. To jest ostatni gówniok. Super. Tutaj jeszcze szczury pobiłem. Ich mama się wkurzyła. Co? One mają matkę? No to lipa. Mały palnik. O kurna. Dobra, jedziemy. Rozwalę tego szczura. Sam... Nie no, jeszcze rodzina szczurów. Ile ich jest? No posrało was? Not so bad. W sumie to całkiem nieźle. Oj, ogłuszenie. Dobra. Wszystkie szczury rozwalone. Ostatni ogłuszony. Szczur mamuśka. No to jedziemy. A! Weszło. Teraz tak, prawie gdy zacznie błyskać, nie ma problemu. I poszła. Nie ze mną takie numery tutaj. To była część questa. Naprawdę? Ja myślałem, że przez to, że serio szczury zabijałem. Jednak nie, wróć do pana Hankleya. Dobra, no to ten quest mamy rozwiązany, więc z tego się w sumie cieszę. Jak najbardziej. Stój, idź. Dobra. Gdzie teraz? Tędy teraz chyba. Idziemy. A, tędy żeśmy weszli. Git. Tam mam otwarty. Tędy. Nadal kurde kminie, co to było ten badziewiok taki. A to co się otworzy? A, mostece, kugina się, fajnie. To się ogarnęło. Teraz tu jest jeszcze. Tych żuli szukam na siłę. Może troszeczkę na siłę, ale ja chcę. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej mi się wydaje. A to jednak chyba jest mój cel, żeby tych żuli wszystkich porozwalać. Dobra, to jest ostatnie zejście chyba. Znaczy oby. Jest, są żule. Dobra, 6 na 7 będzie. Najpierw sobie pójdziemy jeszcze tutaj po torbę. Git. Jakby was teraz tu spacyfikować, chłopoki? A, mam cię. Ilu? Dwóch? I szczur. Nieźle. Dobra, który jest? Mróz. Szok. Czy ja cię mogę bezpośrednio tym szokiem pierdzielnąć? O, stary, nie masz życia już w tym momencie. Haha, poszło, dobrze. Dobra. Teraz na przykład jeszcze weźmiemy sobie... szokowe. Nie. Jedziemy znowu na szczęście. Spróbujemy szczęściem tutaj zadziałać po raz kolejny. Ja myślałem, że to jakoś pominę, ale nie. Okej. I teraz kminimy. No nieźle. W sumie młot jest dobry, bo ogłusza wszystkich, więc jest dobrze. Mi się podoba. Powiadomienie wyleciało, dobra. I co, czy ten szczur nie żyje już? Żul, szczur to tak. No, dobrze, o to chodziło. Tylko teraz tak, czego ja mam użyć? Czy to... na jednego będzie tylko. Do tego. Czy to w sumie i tak pewnie jest jedna z ostatnich tych rzeczy, które robię tutaj z tymi żulami. Prawie gdy zacznie błyskać, nie ma problemu. A! Poszedł. Ha, to kurde, zwinął się od tego ognia.
Siódmy poziom, zwycięstwo, ulepszenie dostępne. Siedliska żuli 6 na 7. Jeszcze tylko jedno siedlisko żuli mi zostało do zrobienia. I podejrzewam, że to jest bardzo możliwe, że w tych kanałach te ostatnie siedlisko będzie. Ale oni tutaj są poskładani. Aha, bo po tej stronie. Dobra, to wiem już gdzie jestem. Już wiem gdzie... A i tędy można teraz sobie to otworzyć. Mądre, mądre. Weźmiemy to. I czy tu jeszcze coś było? Ja wiem, że mogę już kończyć odcinek i chciałbym to zrobić, ale jeszcze za chwilę, bo... Chcę, żeby gra mi się zapisała. Ulepszenie dostępne. Dobra, zrobię to ulepszenie. Jezu, ile ja mam broni? Kij odpadkowy. Wow. A lepsze to jest, cel zaczyna wymiotować i nie można go uleczyć. Wow. No ryby, przestańcie. Dobra, to załatwimy w następnym odcinku. Ulepszenie tak samo. I którędy ja tutaj wszedłem? A tędy tutaj teraz wszedłem. Dobra. To w zasadzie mamy już całe kanały rozrobione. Tylko jeszcze się zastanawiam, co zrobić tam z tym takim grzmiącym tym. Może to jest ostatni żul, ty. To miałoby sens. Dobra. W tym miejscu zakończymy ten odcinek, jest już najwyższy czas. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Wiem, że macie różne rady dla mnie na temat South Parku. Ale jak robię takiego derpa w każdym odcinku, czyli nie wiem co się dzieje i w ogóle to jest ciekawiej, wydaje mi się. Gdybym wszystko ogarniał, to mogłoby być nudno. Chyba. A tak to możecie napisać ty debilu i tak dalej, no. Dobra, na razie trzymajcie się i do usłyszenia.